Witam Was w kursie, którego tematem jest zginanie proste. Mówi do Was Łukasz Cichowicz. Jak widzicie, zdecydowałem się na zrobienie takiego wstępu teoretycznego do tego akurat działu, żeby pokazać Wam, no na początku zdefiniujemy sobie krótko, czym jest zginanie proste, ale przede wszystkim w tym wstępie chcę Wam pokazać, jakie mogą wyjść warianty projektowania przy zginaniu prostym i z jakich, jak należy wtedy postępować dla różnych wariantów właśnie przy zginaniu prostym. A od czego te warianty będą zależały, no to już zobaczycie w samym tym wstępie teoretycznym. Także w tej części nie będzie rozwiązywanych zadań, tylko właśnie powiemy sobie, czym jest zginanie proste i jak projektować dla różnych przypadków belki i dla różnych przypadków przekroju poprzecznego tej belki, bo będziemy tutaj wymiarowali belki w kolejnej części. No, wymiarowanie ram od wymiarowania belek w zasadzie niczym się nie różni, także pokażemy sobie po prostu to zginanie na belkach. No i zacznijmy właśnie od krótkiej definicji zginania prostego. Zginaniem prostym nazywamy taki przypadek obciążenia, gdy w przekroju poprzecznym pręta działa tylko moment, którego wektor leży na jednej z głównych centralnych osi bezwładności. Pojęcie głównych centralnych osi bezwładności już sobie wprowadzaliśmy przy okazji charakterystyk geometrycznych. No i teraz zrobimy sobie jakiś rysunek pomocniczy do tego, znaczy rysunek pomocniczy. Omówimy sobie na podstawie rysunku, skąd ten wektor momentu nam się bierze. No więc weźmy sobie taki zwykły wspornik obciążony jedną siłą, taki jak robiliśmy przy okazji belek prostych. Wykres momentu dla takiego wspornika wygląda tak. Tutaj będzie moment PL. No i teraz to jest właśnie moment zginający. Jakbyśmy sobie tę belkę narysowali, jakby ta belka miała przekrój prostokątny, to moglibyśmy ją narysować w ten sposób. No i tutaj utwierdzenie pełne z lewej strony. No i mamy tutaj siłę P. Jakbyśmy sobie narysowali w przekroju utwierdzenia osie układów współrzędnych, załóżmy Y i X, no to ten przekrój tutaj jeszcze, ten wspornikowy, narysujemy sobie tutaj obok Y i X, no to zauważcie, że siła P względem tego, no i tutaj jeszcze możemy sobie jedną oś, no jeżeli mamy już Y i X, no to to byłaby oś Z. To są tylko oznaczenia, zostawmy takie, jak tutaj są przyjęte. No i teraz siła P względem tego układu współrzędnych, który sobie przyjęliśmy we wsporniku, robi moment względem osi X. Siła P jest równoległa do osi Y, więc momentu względem osi Y nie robi. Przechodzi przez oś Z, więc momentu względem osi Z nie robi i robi tylko moment względem osi X i kręci względem osi X prawoskrętnie, jak sobie prawą dłoń, zgodnie z regułą prawej dłoni, jak sobie prawą dłoń ułożymy w ten sposób i palce skierujemy zgodnie ze zwrotem tego wektora momentu, zgodnie ze zwrotem tego momentu, to kciuk nam pokazuje zwrot wektora momentu i ten kciuk, jeżeli sobie tak dłoń ułożymy, pokazuje nam kierunek osi X i ten zwrot byłby zgodny z osią X. Czyli powstaje nam od tej siły P dokładnie taki moment na osi X. To jest moment x-owy, no i działa on właśnie na osi x-owej, czyli zginana jest oś x-owa. No i mamy tutaj właśnie zginanie proste. Gdyby przekrój tego pręta to nie był taki przekrój prostokątny, tylko na przykład trójkąt prostokątny równoramienny, no to wówczas